Znajdujemy się w pracowni technologii pokryć ochronnych Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego. To w tych laboratoriach pracownicy naukowi opracowują nowego rodzaju materiały, które będą miały funkcjonalność dającą się zastosować w różnego rodzaju aplikacjach przemysłowych. Pracujemy nad kilkoma rodzajami materiałów. To m.in. materiały dla fotowoltaiki, materiały dla pokryć ochronnych, materiały termorefleksyjne i termoizolacyjne, a także bariery, które mają właściwości antybakteryjne. Naszym celem jest stworzenie nowego rodzaju materiału, który pozwoli zastąpić klasycznie stosowane dziś w ogniwach fotowoltaicznych ogniwa i cele krzemowe materiałami cienkowarstwowymi, które nanoszone na warstwę szkła pozwalają na wytworzenie tak zwanych ogniw fotowoltaicznych w technice cienkowarstwowej. To nowa kategoria i nowy rodzaj ogniw, które mają bardzo istotne znaczenie w praktyce przemysłowej, ponieważ dzisiaj wszystkie procesy opierają się na energii, której odczuwamy coraz większy deficyt. To, co tutaj wytwarzamy, to bardzo niewielkich rozmiarów struktury. W tej chwili możemy pochwalić się tym, że wynik sprawności, jaki uzyskaliśmy przy naszych strukturach, jest czwartym wynikiem na świecie. To bardzo dobry wynik, który można odnieść do poziomu światowego. Tutaj na Wydziale w Centrum Innowacji udało nam się opracować powłoki antybakteryjne. Są to powłoki dwutlenku tytanu modyfikowanego srebrem i azotem. Powłoki te aktualnie są w trakcie postępowania patentowego. Działanie antybakteryjne powłok aktywowane jest światłem widzialnym przez nowoczesne źródła światła. Powłoki te możemy aplikować wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko rozprzestrzeniania się bakterii. Aplikacja tych powłok w szpitalach, gdzie istnieje wysokie ryzyko zarażenia gronkowcem złocistym, przyczyniłaby się do znacznego obniżenia kosztów późniejszego leczenia pacjentów z tą dolegliwością. To wszystko są procesy bardzo długotrwałe i czasochłonne i kosztochłonne, dlatego staramy się wykorzystywać wszystkie zasoby, którymi dysponujemy. Staramy się angażować młodych ludzi, którzy już od czasu ostatnich lat studiów mają możliwość włączenia się na etapie swoich prac inżynierskich, prac magisterskich, w cykl prac, a później, jeżeli będą zainteresowani, stają się częścią naszych zespołów i rozpoczynają z nami pracę, już rozpoczynając karierę naukową.